Temat dzisiejszego odcinka został wyłoniony w ramach comiesięcznego głosowania. Jeśli chcesz mieć wpływ na tematykę omawianych spraw, zapraszam do wspierania kanału. Co dzieje się z człowiekiem, który zakłada na siebie odświętny granatowy garnitur, na głowę wkłada kapelusz, wychodzi z domu bardzo elegancko ubrany i nigdy już do tego domu nie wraca? Oczywiście odpowiedzi na to pytanie może być wiele, a każda taka historia ma swoje własne, nie zawsze szczęśliwe zakończenie. Dzisiejszy materiał będzie właśnie jedną z odpowiedzi na takie pytanie. Dzisiaj opowiem Wam o zagadkowym i tajemniczym zaginięciu Jerzego Antoszewicza. Jerzy Antoszewicz urodził się 25 lutego 1899 roku w Warszawie. W wieku zaledwie 16 lat wstąpił do wojska i służył jako szeregowy w 2 Pułku Piechoty Legionów Polskich, a od roku 1918 był żołnierzem 2 Korpusu Polskiego na Wschodzie. Odnosił spore sukcesy na polu zawodowym. Między innymi walczył w obronie Lwowa, a po zakończeniu wojny z bolszewikami postanowił na stałe związać swoją przyszłość z Wojskiem Polskim, gdzie też szybko awansował. Antoszewicz miał odznaczać się niebywałą odwagą. Za swoje dokonania wojskowe został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Gwiazdą Rumunii, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz kilkoma mniejszymi orderami. Chociaż życie zawodowe Jerzego Antoszewicza układało się pomyślnie, to niestety tego samego nie można powiedzieć o jego życiu prywatnym. Matka Jerzego, Wanda Antoszewicz z domu Markert, zmarła w roku 1903, kiedy Jerzy, a w zasadzie to jeszcze mały Jurek, miał zaledwie 4 lata. 10 lat później, w roku 1913, umiera jego ojciec Stanisław. Jerzy został sierotą w wieku 14 lat. Mógł jednak liczyć na wsparcie swoich braci, Wacława oraz Stefana. Niestety, taki stan rzeczy nie utrzymał się długo. W roku 1914 wybucha I wojna światowa. Rok później Jerzy Antoszewicz oraz jego brat Wacław zaciągają się do wojska. Konflikt pomiędzy państwami centralnymi a ententami pogłębia się. W lutym 1918 roku państwa centralne podpisały pokój w Brześcu Litewskim, co spotkało się z dużym oburzeniem polskich oddziałów wojskowych. Podpisany traktat włączał bowiem część ziemi polskich do nowo powstałej Ukraińskiej Republiki Ludowej. Druga Brygada Legionów Polskich w ramach protestu przeciwko zawarciu traktatu przedostała się pod Rańczą na front austriacko-rosyjski i połączyła się z 2 Korpusem Polskim, w którym służyli dwaj bracia Antoszewicz, Jerzy oraz Wacław. Niemcy potraktowali te działania jako pogwałcenie warunków pokojowych. W nocy z 10 na 11 maja 1918 roku żołnierze 2 Korpusu Polski bez uprzedzenia zostali napadnięci przez oddziały niemieckie. Zaskoczenie polskich oddziałów w trakcie snu pozwoliło zyskać przewagę wrogim oddziałom. Ale Polacy nie zamierzali poddać się tak łatwo. 2 Korpus Polski przez cały dzień odpierał ataki oddziałów niemieckich. Dowódca oddziału polskiego wobec braku perspektyw dalszej samotnej walki zdecydował o kapitulacji wieczorem 11 maja. Polskim oddziałom zabrakło amunicji, by dalej móc skutecznie odpierać ataki wroga. Bitwa ta jest szerzej znana historykom jako bitwa pod Kaniowem. W tle zamieszczam Wam obraz Stanisława Bagieńskiego, który ma ukazywać pole bitewne pod Kaniowem, ponieważ nie dysponuje tutaj żadnym materiałem fotograficznym. Ale myślę, że dzięki Bagieńskiemu będziecie w stanie wyobrazić sobie, jak przebiegała bitwa i jak wielkie zniszczenie po sobie pozostawiła. W bitwie pod Kaniowem zginęło około 200 polskich żołnierzy, w tym niestety brat Jerzego, Wacław Antoszewicz.
Mężczyzna miał zostać ranny i w ramionach swojego brata oddać swoje ostatnie tchnienie. To wydarzenie pozostawiło w umyśle Jerzego niezbyt chcianą pamiątkę w postaci traumy powojennej. Nie było to jedyne tragiczne wydarzenie w życiu Antoszewicza. Zaledwie 2 lata później, w roku 1920, wybucha tak zwana Bitwa Warszawska, która jest konsekwencją wojny polsko-bolszewickiej. Drugi brat Antoszewicza, Stefan, postanowił dołączyć do Polskiej Armii Ochotniczej. Niestety, ta decyzja zakończyła się dla niego tragicznie. Mężczyzna poległ w walce w sierpniu 1920 roku na polu chwały pod Ossowem. Stefan Antoszewicz został pochowany w zbiorowej mogile na cmentarzu wojskowym w Nowogrodzie. Jego nazwisko zostało umieszczone na pomniku wśród 42 nazwisk z 72 pochowanych w mogile żołnierzy. Niestety w wyniku małej pomyłki nazwisko Antoszewicza zostało błędnie zapisane. Mężczyznę można odnaleźć figurującego pod nazwiskiem S. Ansiewicza. Jeżeli kiedykolwiek ktoś z Was będzie w okolicach Nowogrodu, to moim zdaniem jest to takie miejsce na mapie, które na pewno warto odwiedzić. Wszystkie te tragiczne wydarzenia w życiu Jerzego Antoszewicza dość mocno odbiły się na jego psychice oraz zdrowiu. Można powiedzieć, że już od dziecka powoli tracił swoich najbliższych. Kiedy zginęła ostatnia bliska jego sercu osoba, czyli jego brat Wacław, Jerzy miał zaledwie 21 lat. Mężczyzna postanowił poświęcić swoje życie służbie wojskowej, gdzie odnosił coraz większe sukcesy. W roku 1931 posiadał już stopień kapitana i został przeniesiony z dywizjonu w Jarosławiu do dywizjonu manewrowego w Rembertowie. Tutaj dość ważną taką kwestią jest to, że kapitan Antoszewicz dopiero zaczynał pracę w Rembertowie i miał tam pełnić funkcję czysto techniczną. Miał być oficerem zwiadowczym, którego praca polegała na wyszukiwaniu stanowisk dla baterii w czasie taktycznego działania. Sytuacja Antoszewicza zaczęła się jednak trochę komplikować na początku 1931 roku. Kapitan zaczął uskarżać się na problemy sercowe. Jego zła kondycja fizyczna zaczęła wpływać na jego pracę, a mężczyzna zmuszony był do częstego korzystania z urlopu zdrowotnego. Sytuacja pogłębiła się na przełomie kwietnia i maja. Wtedy to kapitan Antoszewicz opuścił dywizjon w Rembertowie i udał się do Warszawy w celach naprawy swojej kondycji fizycznej. 4 maja 1931 roku miał ponownie stawić się w pracę w swoim dywizjonie. Ale 4 maja Jerzy Antoszewicz nie zgłosił się na służbę. W nocy z 3 na 4 maja miał dostać silnego ataku serca, który wymagał pilnej konsultacji lekarskiej, a przynajmniej tak twierdził jeden z najbliższych znajomych kapitana, Witold Ochocki. 6 maja do dowództwa w Rembertowie nadszedł telegram nadesłany z Warszawy przez Jerzego Antoszewicza. Mężczyzna poinformował w nim swoich zwierzchników, że ze względu na swój ciężki stan zdrowia nie może pojawić się w dywizjonie. Jednocześnie Antoszewicz nie zawarł w telegramie informacji o swoim obecnym miejscu przebywania, ani też o planowanej dacie powrotu do pracy. Treść zawiadomienia oraz fakt, iż Antoszewicz postanowił poinformować swoich zwierzchników o swojej absencji telegraficznie, zaniepokoiły władze wojskowe. Do tej pory Antoszewicz, choć w istocie bardzo podupadł na zdrowiu, cechował się dużą dokładnością, skrupulatnością i obowiązkowością. Zawiadomienie w formie telegramu o swojej niedyspozycji było w tym wypadku bardzo dużym nietaktem. Wojsko miało i chyba po dziś dzień ma swój wewnętrzny regulamin, a osoby zatrudnione w dywizjonie musiały stosować się do odgórnie narzuconych norm i zasad, czyli prawa obowiązującego na terenie dywizjonu. Myślę, że większość z Was wie, że żołnierze mają swoje wewnętrzne prawo oraz sądy, a osoby pełniące służbę wojskową muszą przestrzegać wewnętrznie ustalonego prawa. I właśnie według takiego prawa niestawienie się na wezwanie mogło być potraktowane jako dezercja, za co groziła nawet kara pozbawienia wolności.
Póki co ze względu na do tej pory nieposzlakowaną opinię kapitana Antoszewicza, władze wojskowe postanowiły przymknąć oko na ten nietakt i rozmówić się z kapitanem po jego powrocie. Ale dni mijały, a kapitan nadal nie pojawił się w jednostce wojskowej. Natomiast pojawiło się kilka niepokojących informacji, mogących sugerować, że z Antoszewiczem dzieje się coś złego. 16 maja do adiutanta dywizjonu manewrowego w Rembertowie nadszedł list. Nie jestem w stanie podać wam prawdziwego nazwiska adiutanta, bowiem mężczyzna raz nazywany jest porucznikiem Karczewskim, a raz porucznikiem Kaczkowskim i to w jednym i tym samym artykule pisanym przez tego samego dziennikarza, tak więc bardzo profesjonalnie. Przyjmijmy jednak, że porucznik nazywał się Karczewski, bo jakoś tak za dużo mamy kaczek w tym kraju. List adresowany do Karczewskiego został nadany w Urzędzie Pocztowym w Katowicach, a jego nadawcą był właśnie Jerzy Antoszewicz. W swoim liście Antoszewicz wyjaśniał, że ze względu na silny rozstrój nerwowy nie był w stanie pojawić się na służbie. Jednocześnie Antoszewicz prosił Karczewskiego o to, by ten sprzedał wszystkie jego dobra materialne i uregulował w jego imieniu wszystkie jego należności. Antoszewicz miał bowiem kilka zaciągniętych długów i pożyczek, chociaż były one raczej niewielkie. Ton listu był dość niepokojący, gdyż kapitan, choć niedosłownie, to między wierszami dawał Karczewskiemu do zrozumienia, że panowie już nigdy więcej się nie spotkają. Tutaj zacytuję wam kawałek listu, który wydaje mi się, że dosyć dokładnie zobrazuje wam, w jakim tonie był pisany list. Chwyciła mnie dziwna choroba, nerwy. Musiałem tak zrobić. Życie me byłoby zbyt ciężkie. Podobny list otrzymał również bliski znajomy Antoszewicza, Zygmunt Bawolik. Jego również Antoszewicz prosił o zatroszczenie się o jego niezałatwione sprawy. Z treści obu listów można było wysnuć wniosek, że kapitan żegna się ze swoim starym życiem i raczej nie ma zamiaru wracać, skoro prosił o sprzedanie wszystkich swoich dóbr materialnych. Nie wiadomo było jednak, jaki plan narodził się w głowie Jerzego Antoszewicza. Czy była to ucieczka z kraju, dezercja i przybranie fałszywej tożsamości, czy też może mężczyzna planował odebrać sobie życie? O dość niepokojącej sytuacji zawiadomiono prokuratora Okręgowego Sądu Wojskowego, pułkownika Konrada Zielińskiego. Pułkownik przejął się sprawą i dość szybko ustalił, że Jerzy Antoszewicz ostatni raz był widziany 6 maja 1931 roku w Warszawie. Było to więc niemal 2 tygodnie temu. Tak długa absencja i brak kontaktu nie wróżyły nic dobrego. Kiedy świadkowie ostatni raz widzieli Antoszewicza, ten miał być ubrany po cywilnemu, miał na sobie granatowy garnitur, popielaty kapelusz oraz kremowe, zamszowe rękawiczki. Od tego czasu nikomu nie udało się nawiązać kontaktu z Antoszewiczem. Nikt też nie widział mężczyzny. Zieliński postanowił więc wszcząć śledztwo w sprawie nagłego i zagadkowego zaginięcia Jerzego Antoszewicza. Pierwszą czynnością mającą wyjaśnić okoliczności zaginięcia było ustalenie ostatniego miejsca pobytu kapitana Antoszewicza. Co prawda świadkowie donosili, że mężczyzna ostatni raz był widziany w Warszawie, tak jak wam wspomniałam, tego 6 maja, ale listy wysłane do Karczewskiego oraz Bawolika posiadały na kopercie stempel Urzędu Pocztowego w Katowicach. To mogło sugerować, że to właśnie Śląsk był ostatnim miejscem, w którym Antoszewicz przebywał. Zgodnie z tym założeniem poszukiwania rozpoczęto na terenie Górnego Śląska. Z polecenia prokuratora wojskowego żandarmeria oraz policja miała skrupulatnie przepytywać mieszkańców o potencjalne kontakty z zaginionym. W tym celu sporządzono rysopis Jerzego Antoszewicza. Mężczyzna miał być szczupłym brunetem średniego wzrostu, o pociągłej twarzy i ciemnych oczach. Twarz bez zarostu. W tle wkleję wam zdjęcie zaginionego, żebyście mogli sami zapoznać się z jego wizerunkiem.
Sprawdzano wszystkie hotele oraz szpitale, mając nadzieję, że być może w końcu uda się natrafić na ślad Antoszewicza. Być może mężczyzna po prostu uległ jakiemuś nieszczęśliwemu wypadkowi. Patrolowano również przedmieścia wszystkich większych miast na terenie Śląska. Niestety bezskutecznie. Przesłuchano również wszystkich znajomych kapitana Antoszewicza, którzy mieszkali właśnie w Katowicach oraz Jaworznie. Niestety nie udało się od nich uzyskać żadnej pozytywnej wiadomości. Nikt nie widział mężczyzny w ostatnim czasie, a informacja o nadaniu korespondencji z katowickiego urzędu pocztowego zdawała się być wielkim szokiem. Znajomi kapitana zgodnie bowiem twierdzili, że ostatni raz widziano Antoszewicza w Katowicach dość dawno, bowiem jakiś rok wcześniej. Od tego czasu mężczyzna miał nie pojawiać się na Śląsku, a przynajmniej nikt nie posiadał żadnych informacji, które mogłyby na to wskazywać. Aby odnaleźć Antoszewicza, chwytano się już wszystkiego. Analizie poddano również listy wysłane przez mężczyznę tuż przed jego zaginięciem, a dokładniej mówiąc, to skupiono się nie tyle na samej treści listów, z której dość jasno wynikało, że mężczyzna planuje zniknąć, ale na charakterze pisma mężczyzny. I tak biegły grafolog stwierdził, iż po analizie pisma Antoszewicza nic nie wskazuje na to, aby mężczyzna w chwili pisania listu był poddenerwowany. Grafolog nie zauważył również, aby litery stawiane przez nadawcę wskazywały na jego załamanie psychiczne czy też wewnętrzne cierpienie. Wręcz przeciwnie. Oba listy miały być pisane spokojnie i z rozwagą. Zważywszy na to, że ostatnie miesiące życia Antoszewicza nie należały raczej do zbyt udanych, to taka analiza wydana przez biegłego grafologa może wydawać się nieco dziwna, ale pamiętajmy, że w dwudziestoleciu międzywojennym te wszystkie nauki dopiero się kształtowały. Zresztą w ogóle dwudziestolecie międzywojenne to okres rozwoju grafologii i fizjonomiki. I jeżeli chodzi o to drugie pojęcie, to zapewne zauważyliście, że bardzo często podaję wam w swoich opracowaniach dokładny opis podejrzanych czy też oskarżonych w sprawie. I wcale nie chodziło tutaj o to, że międzywojenni dziennikarze byli tak skrupulatni w swojej pracy i z dokładnością opisywali każdą najmniejszą bliznę na twarzy przeróżnej maści bandytów, ale właśnie o to, że był to taki gorący okres, w którym bardzo głęboko wierzono, że na podstawie wyglądu człowieka można wiele wywnioskować, a zbrodnicze jednostki miały wyróżniać się specyficznymi cechami charakterystycznymi w swoim wyglądzie. Jeżeli chodzi zaś o analizę dokonaną na listach Antoszewicza, to na przykład wierzono, że opadające pismo może sugerować okresowe osłabienie czy też zniechęcenie, czego nie odnotowano w korespondencji wysłanej przez Antoszewicza. I o ile fizjonomika już dawno odeszła w zapomnienie i raczej uznajemy wszystkie jej założenia za tak zwaną pseudonaukę, o tyle grafologia rozwinęła się w dość mocnym stopniu i obecnie, z tego co pewnie wiecie, również często służy nam do analizy psychologicznej. Ale skoro Antoszewicz miał nie być poddenerwowany, to też zaczęto zastanawiać się, jakie pobudki kierowały mężczyzną i co też mogło popchnąć go do tak nagłego zniknięcia. Wstępnie założono dwie hipotezy. Ucieczkę oraz samobójstwo, co też zresztą pokrywało się z ekspertyzą grafologiczną i już wam tłumaczę dlaczego. Jeżeli mężczyzna planował uciec lub odebrać sobie życie, a jego zamiary były wcześniej przekalkulowane, to listy napisane przez Antoszewicza nie musiały nosić znamion poddenerwowania. Mężczyzna, wiedząc stosunkowo wcześniej, co zamierza uczynić, chciał jedynie poinformować najbliższych o swoich zamiarach i zatroszczyć się o to, że ktoś zadba za niego o sprawy niedokończone. Mężczyzna nie musiał więc pisać listów w jakimś głębszym uniesieniu, ale ponieważ też nikt nie wiedział, co się działo w głowie Antoszewicza, to jego nagłe zniknięcie było otwartą furtką do rozważań i teoretyzowania. I tutaj dość płynnie przechodzimy do wszystkich teorii, jakie pojawiły się w sprawie, a ja oczywiście wszystkie je wam przedstawię i tak pokrótce omówię.
Zaczniemy tutaj o wszystkich teoriach nawiązujących do ucieczki Antoszewicza oraz o motywach, które mogły pomóc mężczyźnie podjąć taką decyzję. Taką pierwszą wiodącą teorią była ucieczka do Niemiec. Za tym założeniem przemawiała ostatnia lokalizacja Antoszewicza. Kapitan nadał swoją ostatnią korespondencję z Urzędu Pocztowego w Katowicach na Śląsku, skąd było dość blisko do granicy niemieckiej. Po co mężczyzna miałby oddalać się tak daleko od swojego miejsca zamieszkania, a przypominam, że Antoszewicz mieszkał w Warszawie, jeżeli nie kierowały nim jakieś dodatkowe motywy? Znajomi mężczyzny zamieszkali na terenach Śląska zaprzeczyli, aby Antoszewicz podejmował z nimi jakiekolwiek próby kontaktu. Można więc było wykluczyć, że jego wizyta w Katowicach wiązała się z potrzebą odwiedzenia przyjaciół. Z racji zatrudnienia Antoszewicza i jego powiązania z wojskiem podejrzewano, że mężczyzna mógł wejść w kolaborację z wojskiem niemieckim. Antoszewicz może nie tyle był wysłany przez Niemców szpiegiem, bo oczywiście był obywatelem państwa polskiego, ale być może zawarł z Niemcami jakiś układ i wykradał dla niemieckiego wojska ważne i poufne informacje. Teoria zdawała się mieć nawet jakieś podłoże i takie dosyć dobre podstawy, ale szybko została wykluczona. Władze wojskowe i bezpośredni przełożeni kapitana Antoszewicza podkreślali, że Jerzy Antoszewicz jest osobą bardzo oddaną służbie państwu polskiemu, a w szeregach wojska znany jest jako gorący patriota. Wspomniany nieco wcześniej Zygmunt Bawolik podkreślił, że Jerzy Antoszewicz był przez swoich kolegów z wojska bardzo ceniony za swoją oddaną pracę. Jakiekolwiek insynuacje w kierunku rzekomej kolaboracji Antoszewicza z wojskiem niemieckim uznano za niewiarygodne oraz godzące w dobre imię polskiego żołnierza. W trakcie prowadzonego dochodzenia śledczym wojskowym udało się również dotrzeć do informacji, które mogły sugerować, że zaginiony mężczyzna wyjechał do Wilna. Niestety nie jestem tutaj w stanie Wam powiedzieć, jakie przesłanki wskazywały, że kierunkiem obranym przez Antoszewicza była właśnie Wileńszczyzna, bowiem prasa nie rozwodziła się za bardzo na ten temat i jedynie tak enigmatycznie wspomniała, że była taka wersja. Wiadomo natomiast, że była to opcja, którą żandarmeria sprawdziła, oczywiście rozszerzyła swoje poszukiwania na tereny Wileńszczyzny oraz Grodna, ale niestety również w tych okolicach nie natrafiono na żaden ślad, który mógłby wskazywać, że Antoszewicz przebywał na tych terenach w ostatnim czasie. Pojawiły się również nieśmiałe insynuacje, jakoby kapitan Antoszewicz miał uciec za granicę, uprzednio wykradając pieniądze z wojskowej kasy. Były to jednak luźne spekulacje, zupełnie niepotwierdzone przez zwierzchników kapitana. Można nawet powiedzieć, że fakty ustalone w trakcie śledztwa przeczyły tej wersji, bowiem Antoszewicz pełnił w wojsku funkcję czysto techniczną, i nie miał bezpośredniej styczności z należącymi do wojska pieniędzmi. Również i ta wersja dość szybko została uznana za mało prawdopodobną. Z uwagi na fakt, iż potencjalna ucieczka Jerzego Antoszewicza zdawała się być hipotezą dość naciąganą, bardziej skupiono się tutaj na możliwości, że kapitan postanowił zakończyć swoje życie na własnych warunkach. Zwłaszcza, że jego przeszłość miała odcisnąć na nim spore piętno, a jego stan zdrowia pogarszał się z każdym kolejnym miesiącem. Być może Antoszewicz nie chciał czekać, aż śmierć sama wyciągnie po niego swoje ręce i postanowił jej nieco pomóc. Takie założenie głosił nawet jeden z głównych oficerów śledczych, który prowadził sprawę zaginięcia Antoszewicza i tutaj może zacytuję Wam jego wypowiedź, ponieważ jest ona dość wymowna. Nazwałbym to niesamowitym aktem rozpaczy. Sprawa się wyjaśni, to kwestia czasu. Obecnie znani są tego typu, jeżeli wolno mi tak się wyrazić, samobójcy, którzy zapowiadają z góry zamiar, ale kroku szalonego dopuszczają się gdzieś w ukryciu, w miejscach trudnych do ujawnienia. Po pewnym dopiero czasie, całkiem przypadkowo, znajduje się zwłoki. Takie wypadki są znane. Oficer śledczy był przekonany, że w przypadku Antoszewicza doszło do takiego właśnie wypadku,
Mężczyzna najpewniej odebrał sobie życie w jakimś miejscu ukrytym i oddalonym i dopiero po czasie ktoś zapewne natrafi na jego ciało. Póki co były to oczywiście czyste spekulacje, ale zaczęto bliżej przyglądać się motywacjom, które mogłyby popchnąć młodego żołnierza do tak dramatycznego kroku. Zakładano, że Jerzego Antoszewicza mógł spotkać zawód miłosny. To by też wyjaśniało, dlaczego mężczyzna wysłał listy z urzędu pocztowego w Katowicach. Ponieważ, jak się okazało, Antoszewicz miał być zaręczony z córką katowickiego wojskowego. Nieznane tutaj są ani personalia kobiety, ani personalia jej ojca. Wiadomo jedyne, że miała to być jakaś panna D. Ukrycie jej tożsamości jest takie dość zagadkowe, bowiem międzywojenna prasa, jak już pewnie również sami zauważyliście, raczej nie miała w zwyczaju zasłaniać imion i nazwisk przed opinią publiczną, a powiem nawet więcej, bo podawano dokładny adres zamieszkania osób opisywanych w artykułach prasowych. Może to też sugerować, że informacja o rzekomej narzeczonej była tylko czystą plotką. Zwłaszcza, że kobieta nie została wspomniana wcześniej, kiedy prasa donosiła o znajomych Antoszewicza, z którymi śledczy rozmawiali w Katowicach. Ale taka wzmianka pojawiła się w prasie, więc również informuję Was o tym, że taki trop był, taki trop się pojawił w trakcie śledztwa, ale nie został on jednak potwierdzony przez żadnego wyższego rangą śledczego wojskowego. Raczej żył swoim życiem na łamach międzywojennej prasy. Kolejnym motywem, który miał popchnąć Antoszewicza w kierunku odebrania sobie życia, były jego problemy zdrowotne. Witold Ochocki, o którym wspomniałam Wam nieco wcześniej, twierdził, że po ostatnim ataku serca Antoszewicz miał usłyszeć od swojego lekarza, że jeżeli taki atak powtórzy się w przyszłości, no to mężczyzna może już pisać testament, bowiem nie zostało mu zbyt wiele czasu. No cóż, jak widać, wspomniany lekarz raczej do najdelikatniejszych nie należał, a taka wizja rychłej śmierci mogła być więc takim motorem napędzającym Antoszewicza do odejścia na własnych warunkach. Chociaż hipoteza o odebraniu sobie życia przez Antoszewicza była uznawana za dużo bardziej prawdopodobną niż jego ucieczka z kraju, gdzieś za granicę do Niemiec, to jednak nadal nie dawała ona odpowiedzi na pytanie, co stało się z mężczyzną. Dopóki ciało Antoszewicza nie zostało odnalezione, to mężczyzna traktowany był jako osoba żyjąca, a śledczy jak na razie zostali bez żadnego punktu odniesienia. Jerzy Antoszewicz zapadł się jak kamień w wodę, a nie było żadnych śladów, takich nowych śladów, które mogłyby sugerować, gdzie mężczyzna może aktualnie przebywać. Był to taki moment krytyczny, bowiem nadal istniała dość spora szansa, że przecież Jerzy Antoszewicz gdzieś tam żyje, a jeżeli w istocie tak właśnie jest, no to ustalenie miejsca jego bytowania może być kluczowe. Być może mężczyznę uda się odnaleźć, zanim ten postanowi odejść z tego świata. A kiedy człowiek spotka się ze ścianą i nie ma już dokąd iść, a sytuacja jest tak krytyczna jak w tym przypadku, to bardzo często sięga po niebanalne metody. I tak zrobiono też w tym wypadku. Śledczy wojskowi postanowili zwrócić się do jednego z najwybitniejszych jasnowidzów międzywojennej Polski. Stefana Ossowieckiego. Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy z Was mogą kojarzyć postać Ossowieckiego, dlatego też przybliżę Wam dokładnie, kim był Ossowiecki, ale spokojnie, nie będę Wam tutaj streszczała całego jego życiorysu, żeby Was tutaj nie zanudzić. Po prostu pokrótce opowiem Wam, skąd się wziął, jakie miał zdolności, bo wydaje mi się, że jego osoba jest naprawdę bardzo ciekawa, a sam mężczyzna odegrał w tej historii bardzo ważną rolę, zresztą podwójną, o czym się później dowiecie. Ossowiecki urodził się w Moskwie w 1877 roku. Już w wieku 14 lat miał odkryć w sobie zdolności do telekinezy oraz telepatii.
Opisywany był jako człowiek o miłym i wesołym usposobieniu, po którym tak na pierwszy rzut oka nie stwierdzało się żadnych zdolności paranormalnych, cokolwiek to znaczy, bo osobiście nie wydaje mi się, żeby takie jednostki czymś się wyróżniały, aczkolwiek wydaje mi się, że może tutaj chodzić o to, że nie był on takim stereotypowym ekscentrykiem. A zdolności Ossowieckiego miały być podobno ogromne. Najbardziej szokującą umiejętnością Ossowieckiego miały być jego zdolności do bilokacji, czyli do przebywania w dwóch miejscach jednocześnie. Podobno znany jest przypadek, kiedy przebywając pod opieką dwóch znajomych, Ossowiecki wprowadził się w trans i przeniósł się na zjazd naukowy do Wiednia. Mało tego, podobno był tam widziany przez co najmniej kilka osób, a jego podpis figurował na liście obecności. Ossowiecki posiadał również zdolność jasnowidzenia. Jego seanse cieszyły się niebywałą popularnością, a udział w nich brał podobno nawet sam marszałek Piłsudski, który miał być notabene bardzo zafascynowany umiejętnościami Stefana Ossowieckiego, ale nie był on taką jedyną znaną postacią, która była pod wrażeniem umiejętności naszego jasnowidza, ponieważ na takich seansach bardzo często można było też spotkać na przykład Ignacego Paderewskiego. Według pasjonatów jasnowidza Ossowiecki miał bardzo rzadko mylić się w swoich wizjach, a za swoją pomoc podobno nigdy nie pobierał żadnego wynagrodzenia. Wiedział, że ma dar i chciał go wykorzystywać w na tyle dobry sposób, by pomagać ludziom, czyli można powiedzieć był takim altruistą. I tak na przykład w roku 1929 do Ossowieckiego zgłosił się Stanisław Szpotański, dość znany międzywojenny pisarz i publicysta. Mężczyzna miał dość spory problem, ponieważ jego syn, podobno pod wpływem swoich kolegów, postanowił uciec z domu. Nie wiadomo jednak było, w jakim kierunku udał się chłopiec. I tutaj też na scenę wkroczył właśnie Ossowiecki, który miał trafnie wskazać miejsce bytowania chłopaka oraz okoliczności jego ucieczki. Według Ossowieckiego chłopak chciał przekroczyć podobno granicę polsko-rumuńską, jednak czekał na dogodny moment. I w istocie, po przesłaniu celnikom zdjęcia młodego Szpotańskiego, właśnie przy granicy polsko-rumuńskiej chłopiec został odnaleziony. Ale tych, którzy są zachwyceni talentem Ossowieckiego, muszę nieco rozczarować, gdyż oprócz tych wszystkich pasjonatów zachwyconym jego talentem, jasnowidz miał też wielu sceptyków, którzy wątpili w jego umiejętności i mieli zresztą ku temu sporo przesłanek. Taką przesłanką była chociażby jego przepowiednia z lipca 1939 roku. Zapewne wiecie, że był to okres, w którym nastroje w Europie były coraz bardziej niepokojące, naród polski coraz bardziej obawiał się wybuchu wojny. I w tym celu też skontaktowano się z wybitnym jasnowidzem i zapytano go o przyszłe losy świata. Stefan Ossowiecki miał z całą stanowczością stwierdzić wtedy, że w tym roku wojny na pewno nie będzie, a wojnę nerwów, jak to określił Ossowiecki, stanowczo wygramy. Według jego wizji Rosja miała zostać napadnięta i jednocześnie pokonana przez Japończyków, którzy rosną w siłę, ale w stosunku do nas Rosjanie mieli nie być ani negatywnie nastawieni, ani tak pozytywnie nastawieni, mieli być po prostu neutralni i na pewno nie wykażą się względem Polaków agresją. Jak wiemy, historia już niecałe 2 miesiące później szybko zweryfikowała przepowiednie Ossowieckiego. Ale pomimo tych niekiedy chybionych wizji, to niewątpliwie Ossowiecki był bardzo interesującą postacią, która zresztą podobno przewidziała nawet okoliczności swojej śmierci. Więc jeżeli zaciekawiłam Was tą krótką wzmianką na jego temat, to oczywiście polecam Wam zapoznać się dokładniej z historią jednego z najwybitniejszych polskich jasnowidzów i to bez względu na to, czy jesteście sceptykami, czy raczej ludźmi wierzącymi w zdolności paranormalne. Ale w tej historii ważne jest to, co Ossowiecki zobaczył w związku z zaginięciem Jerzego Antoszewicza.
I co bardzo ciekawe, wizja jasnowidza stała w całkowitej sprzeczności z tym, co dotychczas ustalono w trakcie śledztwa. Jak wspomniałam Wam wcześniej, Antoszewicz poszukiwany był na terenie Śląska oraz Wileńszczyzny. Tymczasem Osowiecki był przekonany, że kapitan przebywa gdzieś nieopodal Warszawy i błąka się gdzieś po jej obrzeżach. Może myślę, że najlepiej będzie, jak zacytuję Wam wizję jasnowidza. Kapitan Antoszewicz żyje. Jest ranny, widzę go. Wraca do zdrowia, ale walczy ze sobą, czy wrócić do życia, czy też usunąć się. Nie chce nazwiska swego wyjawić. Jest blisko. Cierpi. Bardzo cierpi. Wizja jasnowidza była więc bardzo zaskakująca. Do tej pory władze wojskowe nie zakładały możliwości, że Jerzy Antoszewicz może przebywać w okolicach Warszawy, no zwłaszcza, że w stolicy był ostatni raz widziany 6 maja. Ale co naprawdę interesujące w tym wszystkim, dnia następującego po sesji wykonanej przez Osowieckiego okazało się, że jasnowidz miał rację. 21 maja 1931 roku Piotr Żaroń, gajowy lasów hrabiego Branickiego w Pyrach pod Warszawą, robił wieczorny obchód swojego rewiru. O godzinie 19.15 do jego uszu dotarł dźwięk dwóch wystrzałów z broni palnej. Zaintrygowany i jednocześnie zaniepokojony gajowy postanowił udać się w kierunku, skąd, jak mu się wydawało, dochodziły odgłosy. Dochodząc na skraj lasu, Żaroń zauważył młodego mężczyznę stojącego przy ścieżce. Nieznajomy opierał się o drzewo. Gajowy postanowił podejść bliżej i zapytać, czy to właśnie mężczyzna był sprawcą owych wystrzałów. Jednak kiedy Żaroń zbliżył się do opartej o pień sylwetki, zauważył, że z prawej skroni mężczyzny wypływa świeża krew. Na trawie, tuż obok mężczyzny, leżała broń, z której niewątpliwie nieszczęśnik dosłownie przed chwilą musiał się postrzelić. Jak się później okazało i sprawdzono, był to rewolwer belgijski kaliber 6,35. Mężczyzna pomimo postrzału był przytomny. Jego stan był jednak bardzo ciężki. Nieznajomym targały drgawki, a on sam nie był w stanie wydusić z siebie żadnego słowa. Żaroń szybko zrozumiał, że jakiekolwiek próby komunikacji z rannym mężczyzną są tutaj bezcelowe. Nie ulegało wątpliwości, że ranny potrzebuje natychmiastowej pomocy medycznej. Żaroń oparł mężczyznę na swoim ramieniu i zaprowadził do swojej gajówki. Tam ułożył nieznajomego na swoim łóżku. Nie do końca rozumiem tutaj troszkę późniejsze wydarzenia, bowiem gajowy poinformował o tej całej sytuacji najbliższy komisariat, jednak nie zdecydował się na wezwanie służb medycznych. Ale być może ranny mężczyzna osobiście go o to poprosił, o czym zresztą możemy wywnioskować, patrząc na wydarzenia, które rozegrały się w gajówce dosłownie kilka minut później, już po przybyciu służb mundurowych. Przybyły na miejsce posterunkowy podszedł do rannego mężczyzny, który w międzyczasie odzyskał siły witalne, a przynajmniej odzyskał je na tyle, że mógł w takim niewielkim stopniu komunikować się z otoczeniem. Ku zdumieniu posterunkowego ranny nieznajomy wyjął z płaszcza legitymację wojskową, według której nazywał się Jerzy Antoszewicz. Funkcjonariusz szybko połączył fakty. O zaginięciu kapitana pisała zresztą cała polska prasa. Oczywiście początkowo trudno mu było uwierzyć, że gajowemu udało się odnaleźć mężczyznę, którego poszukiwał cały kraj i również całe polskie wojsko. Ale kiedy ostatecznie do posterunkowego dotarło, że naprawdę ma do czynienia z zaginionym mężczyzną, zaoferował, że odwiezie go do Warszawy. Kapitan Antoszewicz zgodził się na tę propozycję, jednak poprosił, aby uczyniono to w jak najbardziej dyskretny sposób, tak by przypadkiem nie stał się on atrakcją dla ciekawskich gapiów.
Odmówił jednak przewiezienia do szpitala, dlatego też posterunkowy zaoferował, że w takim wypadku odstawi rannego do powiatowej komendy policji, a tam już na miejscu zdecydują, co należy robić. Ponieważ Antoszewicz odmówił wezwania lekarza, nie chciał jechać do szpitala, to właśnie dlatego też wydaje mi się, że mógł on poprosić Gejowego, aby nie zawiadamiał żadnych służb medycznych. Przed opuszczeniem Gajówki funkcjonariusz założył Antoszewiczowi prowizoryczny opatrunek, ale zanim ta dwójka pożegnała się z Piotrem Żaroniem, Antoszewicz poprosił posterunkowego na bok na tak zwane słówko. Okazało się, że mężczyzna miał do funkcjonariusza dwie prośby. Na początku zwrócił się do policjanta z prośbą o pożyczenie papierosa, bowiem, jak stwierdził, od dawna już nie palił, a uzyskawszy dostęp do nikotyny, korzystając z uprzejmości funkcjonariusza, poprosił jeszcze o pożyczenie mu kwoty 5 zł, gdyż, jak argumentował, sam nie posiada przy sobie żadnej gotówki. Zdumiony posterunkowy zapytał mężczyznę, po cóż mu w takiej chwili pieniądze, na co równie zdziwiony Antoszewicz odparł, że jak to na co? Przecież musi jakoś odwdzięczyć się temu uprzejmemu mężczyźnie za to, że pozwolił mu wypocząć w swojej Gajówce. Niestety nie wiadomo, czy posterunkowy zdecydował się na pożyczenie wspomnianej kwoty, bowiem prasa nie zdecydowała się udzielić w tym temacie takiej konkretnej informacji, ale myślę, że już sam fakt, że w tak krytycznej dla siebie chwili i w takim naprawdę dramatycznym momencie ranny pomyślał o tym, by podziękować Gajowemu za jego opiekę, pokazuje, jak szlachetną i honorową był on osobą. Posterunkowy odwiózł Jerzego Antoszewicza na powiatową komendę policji, która z kolei zawiadomiła o odnalezieniu zaginionego kapitana główną komendę miejską. Jakiś czas później na komisariacie powiatowej komendy policji pojawił się oficer inspekcyjny wraz z lekarzem. Medyk sprawdził stan zdrowia rannego. Niestety rana okazała się na tyle poważna, że Antoszewicz, czy chciał, czy też nie chciał, musiał zostać przetransportowany do szpitala. Ostatecznie mężczyzna zgodził się na hospitalizację i trafił na salę szpitalną do szpitala imienia Józefa Piłsudskiego. Próbowałam sprawdzić, o który szpital mogło chodzić, ale niestety nie udało mi się dowiedzieć, jaki to był szpital, bowiem obecny szpital imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie został wybudowany 5 lat później, w roku 1936. Ale może w tym momencie słucha mnie jakiś zapalony warszawski historyk, który zechce podzielić się swoją wiedzą w komentarzu. Będę za to bardzo wdzięczna. Stan zdrowia Jerzego Antoszewicza póki co nie pozwalał na jego dokładne przesłuchanie. Jak na razie śledczym udało się jedynie ustalić, że kapitan wyruszył do Pyr poprzedniego wieczora, kiedy w Warszawie panowała ogromna ulewa. Nie używał żadnego środka transportu, a odległość 8 km, jaka dzieliła Wilanów od Pyr, przeszedł pieszo. Kapitan przyznał, że miał w planach odebranie sobie życia. Na szczęście opatrzność zdecydowała inaczej, a mężczyzna nie był w stanie celnie oddać strzału. Jak sam skomentował ten fakt, tutaj cytat: tyle się walczyło, tyle strzelało, a siebie trafić nie umiałem. Ach, nerwy, nerwy. Trzeba walczyć z nerwami. I tutaj kapitan Antoszewicz nie mijał się z prawdą, bowiem już na pierwszy rzut oka widać było, że mężczyzna jest rozedrgany, opanowany taką niesamowitą nerwowością. Co kilka minut miał prosić o papierosy, które zapaliwszy, darł później na drobne kawałki, nie wiadomo zupełnie dlaczego. Świadkowie, którzy mieli styczność z mężczyzną, stwierdzili, że ranny robił wrażenie człowieka, który pozostawał w całkowitej depresji duchowej, wręcz takiego człowieka niepoczytalnego. Póki co stan psychiczny mężczyzny miał zostać poddany obserwacji. Szczęśliwie rana postrzałowa, wbrew wcześniejszym przypuszczeniom, okazała się jedynie powierzchowna i nie zagrażała życiu Jerzego Antoszewicza. Na razie jednak postanowiono dać mężczyźnie ochłonąć, a do dokładniejszych przesłuchań przystąpić kolejnego dnia.
Nie marnowano jednak czasu i postanowiono ten czas spożytkować na sprawdzenie rewolweru, który został odnaleziony przy mężczyźnie. W magazynku broni odnaleziono jeszcze 3 załadowane kule, co też świadczyło o tym, że broń była przygotowana do tego, by w razie potrzeby oddać więcej strzałów. Gajowy jednak stanowczo stwierdził, że słyszał jedynie 2 wystrzały i ani jednego więcej, a kiedy odnalazł rannego mężczyznę, ten nie wyglądał, jakby miał strzelać do siebie po raz trzeci. Broń leżała obok stojącego mężczyzny i najprawdopodobniej wypadła mu z ręki. Założono więc, że Antoszewicz oddał 2 strzały w swoim kierunku i albo pierwszy zranił go powierzchownie, a drugi chybił ze względu na osłabienie organizmu po postrzale, albo pierwszy chybił, a drugi zranił go na tyle skutecznie, że drżąca ręka upuściła rewolwer. Następnego dnia Antoszewicz złożył obszerne zeznania. Stwierdził, że postanowił odebrać sobie życie przez doskwierające mu problemy sercowe oraz gnany jakimś silnym wewnętrznym rozstrojem nerwowym. Nie posiadał żadnych innych dodatkowych motywacji. Antoszewicz opowiedział również, co działo się z nim od 6 maja, kiedy to po raz ostatni kontaktował się z bliskimi. Okazało się, że mężczyzna podróżował po polskich miastach, jednak nie zdradził dokładnych motywacji. Kapitan miał odwiedzić m.in. Częstochowę oraz Jasną Górę, co mogło mieć związek z jego ideami religijnymi. Być może mężczyzna przed swoim odejściem postanowił pożegnać się z Bogiem lub po prostu skupić na modlitwie. Oprócz tych 2 wymienionych miast, Antoszewicz odwiedził również Kraków i oczywiście Katowice, z których nadeszły pożegnalne listy. 20 maja wrócił do Warszawy i od tej pory błąkał się bez celu po jej obrzeżach. W końcu, tego samego dnia wieczorem, ruszył do Pyr. Tam, następnego dnia pod wieczór, zdobył się na odwagę i wyciągnął załadowany wcześniej rewolwer. Niestety nie był w stanie zapanować nad swoimi nerwami, przez co drżały mu ręce. Tym sposobem pierwsza kula chybiła, nawet go nie drasnąwszy. Antoszewicz szybko zmobilizował się do drugiego strzału. Przyłożył broń do skroni i pociągnął za spust. Tym razem kula trafiła, a broń wypadła mu z rąk. Rana okazała się jednak powierzchowna i ostatecznie wystrzelona kula nie zakończyła życia mężczyzny. Przypadek kapitana Jerzego Antoszewicza wywołał wśród wojskowych niebywały żal oraz smutek. Wszyscy współczuli młodemu i oddanemu ojczyźnie mężczyźnie, który gnany wewnętrznym bólem postanowił odebrać sobie życie. Niestety, chociaż sąd wojskowy zdawał sobie sprawę z fatalnego położenia mężczyzny, to jak stwierdzono, był niestety zmuszony pociągnąć kapitana do odpowiedzialności karnej za samowolne oddalenie się z oddziału. I ja wiem, że prawo prawem, ale jak dla mnie jest to bardzo tragiczne, że człowieka, który przeszedł tak potworną mękę psychiczną, postanowiono jeszcze ukarać w myśl chorego kodeksu wojskowego. Jerzy Antoszewicz miał stanąć przed sądem wojskowym po opuszczeniu szpitala imienia Józefa Piłsudskiego. Ostatecznie nie wiadomo, czy w końcu doszło do procesu i jeżeli tak, to jaki wyrok usłyszał mężczyzna. Wiadomo jednak, że z dniem 30 września 1932 roku został on przeniesiony w stan spoczynku. Od roku 1933 pracował jako referent wojskowy w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, a w roku 1935 rozpoczął pracę jako kierownik działu osobowego w Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie. Co dość interesujące, to w roku 1933 Antoszewicz poślubił Natalię Misunę, która była siostrzenicą Stefana Ossowieckiego. Mówiłam wam, że Jasnowidz odegra tutaj podwójną rolę. Bo to był dokładnie ten sam Ossowiecki, który wcześniej pomagał przełożonym wojskowym rozwikłać sprawę zaginięcia Antoszewicza.
Para w roku 1936 powitała na świecie swoje jedyne dziecko, córkę Wandę. Historia Antoszewicza ma również swój epilog, ale niestety nie jest on zbyt optymistyczny, ponieważ chociaż życie Antoszewicza w końcu zaczęło układać się pomyślnie, to passę tę w roku 1939 przerwał wybuch II wojny światowej. Podczas wojny mężczyzna brał udział w obronie Lwowa w Batalionie Obrony Narodowej, a po kapitulacji miasta zaangażował się w działalność konspiracyjną. Udało mu się przeżyć wojnę, chociaż trzeba przyznać, że miał przy tym niebywałe szczęście. W marcu 1944 roku został bowiem aresztowany przez Gestapo, jednak udało mu się uzyskać zwolnienie już w lipcu tego samego roku. Antoszewicz brał udział w Powstaniu Warszawskim i dowodził sformowanym przez siebie batalionem IWO, którego nazwa pochodziła od przybranego przez Antoszewicza przydomku. Awansował również rangą i uzyskał stopień majora. Pod koniec wojny wyjechał do Wielkiej Brytanii, jednak jak opowiadała córka Antoszewicza, mężczyzna stwierdził, że ma już swoje lata i chciałby zakończyć swoją pracę dla ojczyzny. Niestety, powojenna Polska okazała się dla niego bardzo niebezpiecznym miejscem ze względu na szerzącą się ideę komunistyczną. 2 listopada 1945 roku Antoszewicz został aresztowany i osadzony w mokotowskim więzieniu. Zeznawał jako świadek w procesie pierwszego zarządu Zrzeszenia Wolności i Niezawisłości. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego został skazany na karę śmierci. Natalii Antoszewicz cudem udało się dotrzeć do Bolesława Bieruta, który był ówczesnym prezydentem Polski. Kobieta miała znać bowiem jego radcę prawnego. Dzięki temu Natalii udało się uratować życie swojego męża. Bolesław Bierut podpisał dokumenty ułaskawiające, a kara Jerzego Antoszewicza z kary śmierci została zmieniona na karę bezterminowego więzienia. 4 listopada 1954 roku Antoszewiczowi udzielono urlopu zdrowotnego. Mężczyzna bowiem dość intensywnie chorował na gruźlicę, którą zresztą zaraził się podczas swojego pobytu w więzieniu. Ale nawet po wyjściu na wolność los nie był dla niego łaskawy. Ze względu na bardzo trudną sytuację materialną, mężczyzna, pomimo ciężkiego stanu zdrowia, zmuszony był podjąć pracę zarobkową. Oczywiście mężczyzna leczył się również na wspomnianą gruźlicę i od stycznia do marca 1955 roku przebywał na leczeniu w Państwowym Sanatorium Przeciwgruźliczym w Otwocku. Na dzień przed powrotem do więzienia, dnia 1 listopada 1955 roku, Jerzy Antoszewicz zakończył swoje życie, umierając na zawał serca. Jak w późniejszych latach opowiadała jego córka, jego serce po prostu nie wytrzymało stresu związanego z powrotem do więzienia. Ale to nie jest najtragiczniejsza część tej historii. 4 listopada, w dniu pogrzebu mężczyzny, Natalia Antoszewicz wraz z córką Wandą, wracając z uroczystości pogrzebowej, odnalazły w skrzynce pocztowej list od prokuratury adresowany do Jerzego. Okazało się, że było to pismo zawiadamiające o darowaniu dalszej części kary. Pani Wanda dość trawnie stwierdziła na swoje stare lata, że był to potworny chichot losu. Być może gdyby Jerzy Antoszewicz wiedział wcześniej o anulowaniu reszty kary, to jego nerwy nie doprowadziłyby go do zatrzymania akcji serca, chociaż tego oczywiście niestety nie wiemy. Niewątpliwie jednak życie Jerzego Antoszewicza jest historią wyjątkowo tragiczną, ale jednocześnie pokazuje, że pomimo wszystkich niedogodności, życie mężczyzny miało swój dalszy ciąg i sens. Jerzy Antoszewicz niewątpliwie zasłużył się do naszego kraju, sprowadził na świat córkę Wandę oraz, mam nadzieję, choć przez kilka lat przed wybuchem wojny, zaznał w życiu szczęścia, w co naprawdę bardzo chcę wierzyć.
Nie wiadomo, czy to palec Boży, czy to ślepy los sprawił, że 21 maja 1931 roku kula, która trafiła w skroń mężczyzny, nie wyrządziła mu krzywdy. Tym samym mężczyzna mógł napisać dalszy ciąg swojej historii. Dzisiejszy odcinek był taką małą odskocznią tematyczną, nieco zahaczającą o tematykę historyczną, a nawet w pewnym momencie o sprawy paranormalne, ale mam nadzieję, że była dla Was ciekawa. Jakiś czas temu od osób obserwujących mnie na Instagramie usłyszałam, że wyjątkowo rzadko poruszam sprawy zaginięć, a niewątpliwie jest to temat bardzo interesujący. Dlatego też postanowiłam, że zaproponuję moim wspierającym historię zaginięcia kapitana, a późniejszego majora Jerzego Antoszewicza i najwidoczniej moi wspierający mieli podobne spostrzeżenia co obserwujący mój profil na Instagramie, bowiem zadecydowali, że to właśnie te historie mam Wam dziś opowiedzieć. Poniżej wkleję Wam również odnośnik do krótkiego wywiadu przeprowadzonego z panią Wandą Kemilew, córką Jerzego Antoszewicza. Kobieta opisuje w nim pokrótce historię swojego ojca, chociaż wątek zaginięcia nie jest w nim poruszony. Ale uważam, że materiał i tak jest bardzo ciekawy i nie jest jakoś wyjątkowo długi, wywiad ma chyba 10 minut, więc być może część z Was po wysłuchaniu dzisiejszej historii, dzisiejszego materiału, zechciałaby się z nim zapoznać. Córka Jerzego Antoszewicza niestety pożegnała się z życiem 14 października 2019 roku. Ale mam nadzieję, że ta niewątpliwie tragiczna i jednocześnie bohaterska historia jej ojca nie zostanie zapomniana. Dzisiejszy odcinek poprowadziłam trochę inaczej niż do tej pory. Pozwoliłam sobie na bardziej luźny styl wypowiedzi oraz poszerzyłam całą tę historię o kilka wątków pobocznych. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe, ale oczywiście koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, jaki jest Wasz odbiór dzisiejszego materiału, czy wolicie, kiedy opowiadam właśnie w takim stylu jak dzisiaj, czy też wolicie te starsze materiały, a może też w ogóle nie widzicie żadnej różnicy, bo to tak też może oczywiście być. Osobiście czułam, że jeżeli chodzi o historię zaginionego Jerzego Antoszewicza, to te wszystkie wątki bardzo ładnie uzupełnią całą tę historię i zobrazują Wam całe zaplecze, jakie stało za tym zaginięciem. Dajcie również znać, czy chcielibyście posłuchać właśnie historii zaginięć na tym kanale. Oczywiście nie ma ich jakoś wyjątkowo dużo, to znaczy zaginięcia w dwudziestoleciu międzywojennym oczywiście zdarzały się bardzo często, aczkolwiek musimy wziąć pod uwagę, że w tamtych czasach nie było aż takiego przesyłania informacji i nawet jeżeli te zaginięcia były, to bardzo rzadko miały ciąg dalszy, a jeżeli miały ciąg dalszy, to też ciężko jest odnaleźć o tym jakąkolwiek adnotację w prasie. To jest naprawdę masa roboty w przegrzebywaniu tych wszystkich starych gazet. Ale jeżeli oczywiście temat jest dla Was interesujący, to dajcie znać, a na pewno coś jeszcze wygrzebię. A teraz żegnam się z Wami, ponieważ ten materiał i tak wyszedł dużo dłuższy niż planowałam. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. I oczywiście standardowo mam nadzieję, że słyszymy się wkrótce. Do usłyszenia. A, tak na marginesie. Gdybyście słyszeli jakieś dziwne pochrapywania, to chciałam Wam tylko powiedzieć, że moja córka ma katar, a ja nagrywam w nocy, więc bardzo Was przepraszam za wszystkie niedogodności. Jeszcze raz do usłyszenia wkrótce.